Hejka, w tym vlogu kolejnym jesteście krzywo, ale słuchajcie, dzisiaj uznałem, że nagram dla was vloga z dwóch dni, w którym będę pokazywał mój dzień i będę próbował go jakoś bardziej zmodyfikować, żeby był ciekawszy i produktywniejszy, bo aktualnie mój pokój jest mega bałagan i dzisiaj mam w planach posprzątać pokój, pouczyć się o 16, o 15 idę na nagrania i może trochę poczytać książki. To są moje plany na dzisiaj, mam nadzieję, że mi się uda zrobić. Z uczenia mam się Polski i WOS zrobić zadanie. I to chyba tyle tak w zasadzie. Więc co, ja na razie pokażę po prostu jak będę sprzątał. Motywuję was, możecie też posprzątać razem ze mną pokój. I w ogóle muszę wam się pochwalić, bo dzisiaj podlałem kwiatki. Bo miałem taką motywację. Stasiek, masz kwiaty, weź o nie zadbaj. No i okej. Tutaj podlałem bardzo dużo tego, bo to nawet mi się podoba. I ostatnio jak podlewam to raz tak na dwa dni, tam trzy dni tak bardziej, to już tak jest o wiele ładniej i ostatnio jeszcze tu były te takie brzydkie przebarwienia. Tutaj mam takie roślinki, ta roślinka była tu, ale ona tam tak rosła, nie wiem, to na przykład nie wiem o co chodzi, możecie mi powiedzieć, jeżeli się na tym znacie. Tu ma piękny, nowy kwiat, czy wy to widzicie, jakie to jest cudowne. No i tam nie miała chyba za dużo światła, więc uznałem, że na razie ją wezmę tutaj. Tu taka nowiutka, piękna roślinka. Piękna, cudowna. To lubię, bo to czasem jest zwiędłe, czasem jest niezwiędłe. Ja mam takie, o co chodzi? Tu jest mój las. I tu jest roślinka, która rośnie. I tutaj ma taki jeden kwiatek. I chyba go można urwać. No, już nie ma kwiatka. Ale to tak wygląda. On był chyba miał za dużo wody. Albo lub nie mało miał wody. Bo możecie się pytać, dlaczego on jest tu, a nie na świetle. Właśnie jeżeli był na świetle, to on mi zawsze tak brzydko rósł. W ogóle ja nie patrzę za dużo w internet, jako dbać o rośliny, tylko jakiegoś doświadczenia mojego i sam próbuję na roślinach. Tutaj jest taka roślinka, to taka, tam mam tą piękną monsterę. Ja wam ją pokażę, muszę stanąć na tym czymś. I patrzcie, ona tu tak pięknie wygląda, to jest nowy liść. On dosłownie jeszcze ostatnio był zwinięty i już się otworzył, co jest mega, mega fajne i mi się podoba w tej monsterze, że to tak fajnie rośnie. Nie wiem czemu, ale tylko ten liść ma takie monsterowe dziury. I ja mam takie, jakby nie rozumiem tego, czemu tylko on. Tu jest paprotka moja, która jest też mega fajna. I bluszcz, który patrzcie, jak już ładnie rośnie. Mega fajnie, jak będzie dłuższy, to go tutaj zaplączę o ten karnisz. I jeszcze... Kochana palmowa, ta palemka, ja, mega outfit, muszę umyć lustro i ta roślina, ale ona jest taka, nie wiem, jakaś taka, albo ją wezmę na parapet, nie wiem o co chodzi, muszę dokupić więcej roślin i ta, ale ona też tutaj tak brzydko rośnie. No, to na razie tyle, sprzątam pokój. Udaje, że to bagatela. Co łatwiej mi to przyznać. Hejka! Update sprzątacza. Odkurzyłem, posiłem łóżko. I teraz tak, mam. To jest do tego. I to będę miał lustra i może okno, bo nie wiem czy to... Nie, nie widać tego, kurde w dupę, nie widać tego w kamerze, ale to jest fest. Brudne okno. I tak, i jeszcze mam do kurzu. I umyję wszystkie szafki i jeszcze tylko zrobię podłogę umyję i będzie mega ładnie już, ale jest super. Jakoś tak szybko mi to minie to sprzątanie tego pokoju, więc mega. Patrzcie tam, kanapeczki, dwie kanapki, to moje śniadanie, uznałem, że teraz odpocznę. Jakby odpocznę, wycofię, umyłem lustro dopiero, ale jestem głodny. Więc zjem to, umyję lustra, jakby umyję szyby, umyję tą podłogę i chyba zrobię coś drożdżowego, bo mam drożdże. Wczoraj robiłem cynamony i mi zostały drożdże, które są do wykorzystania, więc albo cynamony zrobię,
albo coś innego. Zobaczymy. Rzeczy cruiser. Owie muzy. Teraz, kochani, to trzeba teraz umieć całe okienko z dwóch stron, chyba zrobię. O mój, jak pięknie. Czy to spada z psem? Właśnie tak. I teraz tutaj przechodzimy do momentu, w którym ja muszę wam zadać pytanie, bo od długiego czasu, coraz długiego, tak przynajmniej jakby dalej niż święta Bożego Narodzenia, mam pomysł. O, czekajcie, patrzcie dokładnie. Pomysł, żeby założyć taki, jakby założyć, żeby zacząć serię a la podcasty, w której chciałbym poruszać takie tematy życiowe. Mam już kilka pomysłów, na przykład zazdrość, szczęście, wdzięczność, dobre poranki, czytanie książek, takie różne rzeczy. I jestem ciekaw, czy by wam się spodobało. Chciałabym to właśnie robić w takim parku, gdzie słyszycie ptaki, słyszycie mnie, wyciszymy się, razem pogadamy szczerze. To są takie moje przemyślenia, bo nie jestem żadnym psychologiem ani nikim. Więc to by było takie nasze spotkanie, w którym porozmawiamy. Jakby nie porozmawiamy, bo nie wiecie, co mówić, ale ja będę mówił i chciałbym jakoś tak coś takiego zrobić. Możecie napisać w komentarzu, czy wam by się podobało, bo no serio, chciałem coś takiego fajnego zrobić. I co? I chyba tyle chciałem wam powiedzieć. Jakieś przebitki może będziecie mieć. Hejo, porządny pokój, patrzcie jak pięknie, wow, tam jest tylko kosz przewrócony, ale wow, umyte podłogi i skarpety i kurze, wszystko, jak pięknie. Co teraz robię, kochani? Teraz chyba pośpiewam, to jest plan, teraz pośpiewam, tak. Albo nie, albo woz zrobię, nie wiem. Hejka, jest osłownie 22, ja potem idę jutro do szkoły, miałem nie iść, ale idę. Ja się nie cieszę z tego powodu. Ale ja idę spać już. I tak, bo ja jestem tak odjęty. Masakra. No dobra. Wow, czy to kolejny dzień vloga? Ja się zbieram do szkoły. Ja wróciłem do szkoły, tak chyba 10 minut temu. Zjadłem pączka i powiem, że był dobry. Zjadłem pistacjowego pączka, był ok, ale no chyba czuć było pistację prawdziwą, chyba prawdziwą pistację. W planach mam zrobienie dzisiaj cynamonek. Albo nie. Nie będę chyba dzisiaj robił nic. Nie, bo zjadłem pączka. No, ok, ale dzisiaj szkoła była beznadziejna, nudna, strasznie masakra. Pokłóciłem się z dwoma nauczycielkami. Nie to, że pokłóciłem, ale miałam dyskusję. I jeżeli na taniec musisz pouczyć polskiego, plus coś jeszcze chciałam wam powiedzieć. A, fun fact taki, że zmieniam szkołę. Po wakacjach idę na nauczanie domowe. Prawdopodobnie, jeszcze nie jest to w 100%, ale tak na 90% idę na nauczanie domowe. I jestem z tego bardzo dumny, bo szkoła mnie psychicznie wymęcza i tak nie mam motywacji, żeby w ogóle do niej chodzić. Chyba tak jak większość z nas. Ale tak, jestem zadowolony. Patrzcie, tu mam prawie pościelone łóżko dzisiaj rano. I tak jakby, wiecie, poduszki by dodać, już jest pościelone. Ale już nie miałem większej motywacji, żeby to zrobić. Zarazem jeszcze w dodatku taką listę, to są filmiki.
na jakie jakby na... na YouTube'a. I mam tutaj mega dużo pomysłów. I chciałem to zrobić. I serio, dużo jest tego. Myślę, że tak pod koniec pojawią się tak z trzy filmiki pod koniec maja, bo będę miał urodziny, to z nich będę próbował zrobić, będę miał koncert Sana i targi książek, no. Więc tak, na razie chyba tyle. Ja oglądałem właśnie rozprawę Johnnego Deppa, jakąś taki urywek. Amber błaga Johnnego, aby się nie okaleczał, a z polskimi napisami. No, więc oglądam to i później... I rodzice pojechali, jeszcze powiedzą go dla mnie, a później zabieram się za Polski, no bo to jest najważniejsze dzisiaj. Okej, okay, patrzcie. To jest jedzenie od rodziców. Okay. Oh my god. Patrzcie. To jest Vindalo. Ja wam jeszcze pokażę, co jest tu, bo tu są cholewki nano. Polecam bardzo, jeżeli... Jakby to jest mega ostre, więc polecam ludzi, którzy lubią to. Ale jest się tylko jeden chlebek. Zawsze dawali trzy. Ach, ta inflacja. Dobra, wiecie co, idę jeść. Uczę się i taki fun fact, że ostatnio polubiłem właśnie muzykę lofi. Był fajnie, jak ktoś mówi, do uczenia się. Jakoś tak fajnie to daje mood. Jakoś fajnie, no bo tej piosenki to nie mogę się skupić, bo chcę sam śpiewać te piosenki, a to jest taka muzyczka, wiecie. I mam plan na dzisiejszy dzień, że teraz dokończę się uczyć. Dokończę się uczyć, zostało mi 5 stron. Jakby uczyć, czytam notatki tak w zasadzie, no ale przez to się uczę. W ogóle fun fact, na przykład mam tylko coś, to jest niby ściąga, ale to nie jest ściąga, bo ja przez to, że piszę, uczę się. To jest dziwne, bo wiecie, mam wrażenie, że w głowie, że to jest ściąga i patrzę na nią. O nie, panią zobaczy, ciągle widzę te sferki. I no, tak jakoś sobie to ten robię. No i po tym uczeniu się zrobię koncert Dawida i to będzie koniec odcinka. Chcę na tym zakończyć, bo i tak myślę, że najbardziej czekacie. Tak jak ja. Dobra, to ja się idę uczyć. Zaczynamy od nieznajomego, drugiego urywki, najlepsze z tych fragmentów, które będę śpiewał. Będzie kilka wniosków, bo to jest koncert Dawida Podsiadło, czyli mnie. Tak. Za oknem cisza, najcisza jaką znam. Taka przed burzą, co zrywa dach. Witaj nieznajomy, nawet nie wiem jak na imię masz. Patrzę na ciebie i myślę, czy to ja za kilka lat. Za oknem szarość wchodzi w czer. Ty wciąż nie mówisz do mnie nic. Na tym pustkowiu mieszka śmierć. Czy to tylko część mojego snu? Powiedz mi. Ściany się burzą, szyby pękają naraz. Lecę w dół przez błędy wszystkich lat. Widzę wyraźnie pełne rozczarowań twarze, a w oczach ból i gniew uśpionych zdarzeń. Domy, czy widzisz to, co ja?
możliwe, że ktokolwiek ufał mi. Bezchmurne niebo, lecz nigdy tak jak dziś. Mało miasteczkowa. Małomiasteczkowa twarz, małomiasteczkowa głowa, małomiasteczkowy styl, małomiasteczkowo kocha. Z małego miasta wielkie sny atakują twoje ulice. Wyśniłem sobie ciebie, gdy śpiewałem głośno pod prysznicem. Ten mój małomiasteczkowy hit i małomiasteczkowe słowa, małomiasteczkowy melodia małomiasteczkowa. Z małego miasta wielkie sny gromadzą się na twoich ulicach. Pamiętam, bardzo chciałem tu być, na pewno dużo bardziej niż dzisiaj. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie. Dlaczego wszystko sztuczne aż tak, że napromieniowane mi świeci? Trzeba stąd wyjechać, bo strach, że wszystko przyjdzie na moje dzieci. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie sam. Patrzone białe snopy światła późną nocą potrą, bo jeśli to ostatni rejs, rejs. Mijam ostatni promień słońca, że tak bardzo lubię cię, gdy ciebie nie ma, tracę sens. Proszę dowiedz się, czemu jest mi tutaj aż tak źle. Krzywdzisz mnie już mniej nocą, łatwiej mi to przyznać jest. Proszę dowiedz się, czemu jest mi tutaj aż tak źle. No, musimy vlog. Ale wiesz, że będziesz na boku. Jest. Spójrzcie, kupiłam Stasiowi, jak byłam w górę. Super, Stasiu. To kupiła Paulina. Ja to kupiłam. No. A ja ostatnio dostałam na urodziny taką szklaneczkę. Tak. Ale Stasiu, bezpieczne koło. Tylko na chwilę, że powiedziała, że mnie nie jest.
teraz ciebie zawsze słyszę. Jak śpiewasz, ja cię wrzucę. Sobla i Sana. Bo lubię, nie śpiewam ich. Właśnie ja mówię, no. Tylko popatrzysz, a ja poczuję się gorzej na samą myśl. Zaczynam zamykanie brał, nie patrzę w tył. Wcisnę się, choć chyba mam to. Wśród ludzi łatwiej tłumić gniew. Nie chcę myśleć o tobie wciąż, do domu chcę. Słyszałem, że dobrze go znam i czuję się gorzej na samą myśl, że ktoś całkiem inny niż ja, a ja to mi. Widziałem na stronie wśród par twój najlepszy uśmiech i jego pływ. Nagle telefon mi padł, nie patrzę w tył. To nigdy nie powtórzy się. Więc warto tracić czas na sen. I proszę tylko nie budź mnie. Niech będzie tak jak jest. To nigdy nie powtórzy się. Nie umiem ciebie znaleźć mnie. Nie bloguj kiedy chciałbym przejść. Nie chcę dzisiaj zdjęć. Tylko wypuść mnie, niech będzie tak jak jest. Skrzydła pełna, nie wysyła nic, powoli tracę głos. Jeszcze kilka przyjemnych pły, wyjadę w końcu stąd. Staję się potworem, bo wtedy czuję, że jestem tak naprawdę nie ma mnie. To dzięki temu mogę na stary rower wsiąść, zamieszkać w kamienicy, nie myć rąk. Codziennie słyszę znów, coś wygrałeś. Zaraz braknie miejsca na kolejny diament. Tak psujesz mnie. Psujesz mnie. Anonimus smak poczuję, gdy za granicę zrobię drobny skok. Jakoś dziwnie tęskno mi, kiedy przezroczysty stawiam krok. A moją tu staje się potworem, bo wtedy czuję, że choć jestem tak naprawdę nie ma mnie. Dzięki temu mogę na stary rower wsiąść, zamieszkać w kamienicy, nie być rąk. Chcę się potworem, bo wtedy czuję, że choć jestem tak naprawdę nie ma mnie. Mogę na stary rower wsiąść, zamieszkać w kamienicy, nie być rąk. Okej, okay. Myślę, że to wystarczy. Dziękuję. Mam nadzieję, że wam się podobało. Małomiasteczkowa.